Pewnie domyślacie powodem, dla którego tutaj spotykamy się dzisiaj, są zbliżające się wybory prezydenckie w Rzeszowie. Jesteśmy grupą aktywistów i reprezentujemy różne organizacje aktywistyczne, które działają na terenie Rzeszowa. I podobnie jak wielu mieszkańców miasta, z zaniepokojeniem śledzimy trwające już od miesiąca działanie ugrupowań opozycyjnych zmierzające do wyłonienia jednego wspólnego kandydata lub kandydatki na prezydenta miasta Rzeszowa. Obserwujemy, to chyba trzeba mocno podkreślić, dość żenujący spektakl, w którym liderzy i lokalni działacze partyjni co chwilę obiecują, że już wkrótce poznamy kandydatów. Ci zaś pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie. Przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych nie tylko nie potrafią wyłonić wspólnej kandydatury, ale nawet nie są w stanie przedstawić jednej osoby reprezentującej ich własne ugrupowanie. I tutaj widzimy, jak w soczewce tak naprawdę wszystkie patologie naszej polityki. Upartyjnienie, zabieganie przede wszystkim o własne interesy, skupienie się zamiast na problemach i decyzje dotyczące kandydowania podejmowane są przez w zamkniętych gabinetach, którzy to liderzy mimo deklaracji, że biorą pod uwagę głos mieszkańców, nawet nie myślą, by ten głos uwzględnić. Tymczasem sondaże wyraźnie pokazują, że tylko jeden kandydat, jedna kandydatka wyłoniona w opozycji do kandydatów ugrupowań niedemokratycznych ma szansę na zwycięstwo w tych wyborach. W związku z tym proponujemy inne rozwiązanie. Proponujemy rozwiązanie takie, które pozwoli obywatelom. Chcemy zaproponować wyłonienie jednego wspólnego kandydata demokratycznych ugrupowań opozycyjnych poprzez powszechne prawybory, w którym udział wezmą mieszkańcy naszego miasta. Chcemy, żeby wszyscy kandydaci, którym bliskie są wartości demokratyczne, dobrowolnie poddali się ocenie mieszkańców, żeby mieszkańcy wybrali jednego z nich i żeby pozostali kandydaci zadeklarowali, że dobrowolnie zrezygnują z dalszego ubiegania się o urząd i solidarnie wesprą tego, który uzyskał największe poparcie mieszkańców. Domagamy się także przesunięcia ciężaru kampanii z personaliów na kwestie merytoryczne. Chcemy umożliwić mieszkańcom racjonalny wybór. Chcemy, żeby mogli podjąć decyzję wtedy, gdy poznają kandydatów, gdy poznają ich wizję rozwoju miasta i sposoby rozwiązywania problemów miejskich. By to osiągnąć, chcemy zorganizować cykl debat, w czasie których kandydaci będą mogli zaprezentować siebie oraz odpowiedzieć na pytania mieszkańców. Oczekujemy, że komitety, które zdecydują się przystąpić do prawyborów, wezmą aktywny udział w ich przygotowywaniu. Oczekujemy od kandydatów szybkiej decyzji, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, czasu jest niewiele. Bardzo dziękuję, to tak tytułem wstępu. Proszę teraz Litkę o przeczytanie naszego manifestu prawyborczego. Dzień dobry Państwu. Wybory prezydenckie w Rzeszowie. Czas na głos mieszkańców. My mieszkanki i mieszkańcy Rzeszowa chcemy miasta przyjaznego, miasta zielonego, miasta czystego. Chcemy, by Rzeszów był domem dla każdej i dla każdego. Niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, narodowości, poglądów czy orientacji seksualnej. My, mieszkanki i mieszkańcy Rzeszowa, chcemy mieć wpływ na to, kto w naszym imieniu będzie tym miastem rządził. Nie chcemy, by władzę sprawowali przedstawiciele opcji politycznych, które niekiedy od wielu lat depczą w Polsce prawa człowieka, dla których sposobem sprawowania władzy jest bezprawie. Dlatego wzywamy wszystkich, którym te wartości są bliskie, do skutecznego stawienia czoła kandydatom niedemokratycznym. Wzywamy, by wszyscy kandydaci na urząd prezydenta miasta Rzeszowa poddali się ocenie mieszkańców naszego miasta. Wzywamy do wzięcia udziału w prawyborach. Celem prawyborów jest wyłonienie w powszechnym głosowaniu przez mieszkańców naszego miasta jednej osoby, która będzie kandydować na urząd prezydenta miasta Rzeszowa w opozycji do kandydatów ugrupowań niedemokratycznych. Chcemy, by to mieszkańcy mieli decydujący głos w kwestii wyboru tej z kandydatów, która będzie najlepiej odpowiadać wymaganiom i oczekiwaniom dotyczącym zarządzania i nadawania kierunku rozwojowi miasta. Chcemy, aby to mieszkańcy ocenili kompetencje przyszłego prezydenta. Od kandydatek i kandydatów przystępujących do prawyborów
Oczekujemy, że wykażą się odpowiedzialnością za dobro wspólne i zadeklarują bezwzględne poddanie się wynikowi głosowania oraz rezygnację z kandydowania na rzecz tej lub tego, który w prawyborach otrzyma największą liczbę głosów. Oczekujemy także pełnego wsparcia dla danej wybranej osoby. To jest jedyna szansa, aby wybrać z kandydatami opcji niedemokratycznych. Jedna obywatelska kandydatura będzie miała największe szanse, by odnieść zwycięstwo wybora. Wyłonienie takiej osoby poprzez głosowanie mieszkańców, a nie w zamkniętych gabinetach partyjnych, będzie ogromnym atutem, jasno pokazującym, że przyszły prezydent będzie faktycznym reprezentantem mieszkańców Rzeszowa, że to im, a nie swoim zwierzchnikom partyjnym, będzie winien lojalność i przed nimi będzie ponosił odpowiedzialność. Pokażemy wspólnie, czym jest społeczeństwo obywatelskie. Apelujemy do wszystkich środowisk politycznych i społecznych, które głoszą przywiązanie do wartości demokratycznych i obywatelskich, aby wsparły projekt prawyborów, dowodząc tym samym, że są gotowe do wcielania tych wartości w życie publiczne, także wówczas, gdy wymaga to poświęcenia partykularnych interesów. Od kandydatów oczekujemy następujących deklaracji. Zwiększenia udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem poprzez organizację paneli obywatelskich kluczowych dla miasta sprawach oraz przez zwiększenie kompetencji rad osiedli. Podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości środowiska, w szczególności natychmiastowych działań w sprawie poprawy jakości powietrza, zwiększenia liczby i powierzchni terenów zielonych w obszarze zabudowy miejskiej oraz ochrony wybrzeża Wisłoka przed zabudową. Ochrony ładu przestrzennego poprzez uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego i skutecznego wprowadzania w życie przepisów tzw. ustawy krajobrazowej. Integracji wszystkich form transportu miejskiego i aglomeracyjnego oraz zwiększenia jego udziału w sposobach przemieszczania się mieszkańców. Racjonalnego gospodarowania mieniem miejskim, w szczególności nie przekazywania nieruchomości instytucjom niepublicznym po cenach niższych od rynkowych. Zwiększenia budżetu na kulturę oddolną oraz ułatwienia dostępu do niej zarówno jej odbiorcom, jak i twórcom. Działania w kierunku zapewnienia praw reprodukcyjnych poprzez wprowadzenie miejskiego programu zapewniania in vitro oraz zwiększenia liczby żłobków. Działania w kierunku stworzenia miasta przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami. Działania na rzecz ochrony zabytków, w tym pomnika czynu rewolucyjnego. Zwiększenie środków miejskich na zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz dążenie do zapewnienia etatu psychologa w każdej szkole. Poszanowania praw wszystkich mieszkańców miasta, także mniejszości. Obywatele na rzecz wyborów prezydenckich w Rzeszowie, nasz Rzeszów, w składzie Dariusz Bobak, Lidia Górska, Krzysztof Jasiński, Bogdan Kuźniarz, Sławomir Nosal, Patrycja Pawlak-Karnicka, Marta Pultowicz-Bobak. Inicjatywę wspierają następujące osoby i instytucje. Doktor habilitowany Piotr Berdowski, Grażyna Bochenek, Krystyna Lechowska, Mariusz Marczyński, doktor habilitowany Anna Siwierska-Maj, doktor Urszula Stępień, Jerzy Żygadło, rzeszoznawcy, Komitet Obrony Demokracji Region Podkarpacie, Marsz Równości w Rzeszowie, Obywatele RP, Rebelianty Podkarpackie, uwaga tu obywatelom. Dziękuję. No właśnie, bardzo dziękujemy. Teraz jeszcze prosimy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podpisując się pod wszystkimi tymi postulatami odnośnie szybkości i jakości wyłonienia wspólnego kandydata sił prodemokratycznych do fotela prezydenta miasta Rzeszowa, odnośnie zagadnień, które dla społeczników i również dla nas są niezwykle istotne. Mamy troszeczkę inne zdanie odnośnie prawyborów. A mianowicie uważamy jako Komitet Obrony Demokracji, że ta niezwykle prodemokratyczna i mająca sens instytucja prawyborów
obliczu braku czasu nie spełni swoich funkcji i jest po prostu na to zbyt mało czasu. Nie będzie czasu na zorganizowanie i możemy osiągnąć czasem efekty przeciwne do oczekiwanych, ponieważ kilkudniowe prawybory, a do tego mi się to sprowadzało, bardzo zniekształcą wolę wielkich mieszkańców. Będą po prostu niereprezentatywne. W związku z tym bardzo byśmy mocno postulowali i wysuwali swoje prośby do organizacji, które wystawiają swoich kandydatów na prezydenta Rzeszowa, aby w miarę szybko wyłoniły jednego wspólnego kandydata. Jest to niezwykle istotne, bowiem no tylko tak wyłoniony kandydat będzie miał realne szanse wygrania z przeciwnikami pochodzącymi ze strony rządowej. Od tego te organizacje są, żeby się dogadały. Im szybciej, tym lepiej. Jeżeli jednak nie będą w stanie się dogadać, to oferujemy swój udział i najdalej idącą pomoc w organizacji prawyborów. Ale to tak naprawdę jest ich zadanie, ażeby się zorganizowali. Bez ich chęci udziału w prawyborach nikt na pewno nie przeprowadzi. Zatem w skrócie idea prawyborów jest niezwykle ważna, ale czas jest naszym wrogiem. Partie i stowarzyszenia powinny się dogadać możliwie szybko, wyłaniając jednego wspólnego kandydata. Dziękuję bardzo. Mam do zadania nasze oświadczenie, albowiem my jako organizacja demokratyczna wypracowaliśmy to we wspólnej dyskusji wewnętrznej. To stanowisko, no i chciałbym je Państwu przedstawić w wersji jakby spójnej i całkowitej. Proszę bardzo. Tak, podkreślę, że ośmiela się dziwne zdanie niż Flawiusz i jestem, szczerze mówiąc, troszeczkę zaskoczony z tym poświęceniem, ono nie było z nami uzgadniane. W związku z powyższym chciałbym tylko podkreślić, że partie polityczne dogadują się już od miesiąca. Jakie efekty tego są, widzimy dzisiaj. Nie ma nam jeśli ktoś uważa, że należy zaufać mądrości głosom partyjnym, to proszę bardzo, jednakże my jako obywatele RP, jako reszta organizacji uważamy, że czas się powinien. Nie ma i musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Bardzo dziękuję. Czy jakieś pytania? Tak, ja pytanie takie a propos kwestii organizacyjnych właśnie. Jak Państwo sobie wyobrażacie te prawybory w takim sensie praktycznym? Kiedy one miałyby się odbyć? Czy jest jakiś deadline tych prawyborów? I jak one miałyby wyglądać? Czy byłyby na terenie miasta rozstawione na przykład jakieś namioty, gdzie mieszkańcy mogliby przyjść głosować? To jest jedna rzecz taka w kwestii organizacyjnej, a druga, jak wy sobie wyobrażacie jakby jako organizację tutaj, no tą zgodę lub brak zgody, w jaki sposób oczekujecie określenia się tych partii co do jednego wspólnego kandydata, który, czy też kandydatów, którzy braliby udział w tych prawyborach. Jak miałoby to wyglądać? Czyli generalnie pytania techniczne. No więc tak, same prawybory. Deadline jest oczywisty, to jest 16 kwietnia, czyli termin zgłoszenia kandydatów. Przed tym terminem kandydaci muszą być wyłonieni, więc prawdopodobnie prawybory musiałyby się odbyć w weekend przed tym terminem, czyli nie pamiętam dokładnie, 16 kwietnia to jest piątek, więc weekend przed tym piątkiem musiałby się odbyć te wybory. I byłyby to rzeczywiście rozbite na terenie miasta, w najbardziej ruchliwych punktach miasta, namioty, w których byłyby komisje wyborcze. Namioty dlatego, że przede wszystkim mamy okres pandemii i jednak to powinno się odbywać na świeżym powietrzu, żeby minimalizować zagrożenie. Co do samej organizacji, oczekujemy tego, by komitety wyborcze przeznaczyły środki, niewielkie, szczerze mówiąc, na organizację tego, żeby się włączyły w to aktywnie. My sami nie jesteśmy w stanie
tego pociągnąć zarówno finansowo, jak i w pełni organizacyjnie. To wymaga iluś tam osób. Więc oczekujemy, że komitety tych kandydatów, którzy wezmą udział w prawyborach, włączą się także w organizację, poniosą koszty zarówno finansowe, jak i koszty osobowe, czyli zapewnią część przynajmniej ekip, które będą brały w tym udział. My ze swojej strony zapewniamy przede wszystkim pomysł, który jest sprawdzony, za chwileczkę jeszcze o tym powiem. Zapewniamy know-how, które też mamy w jakiś sposób wypracowane. Obywatele RP od dość dawna domagają się prawyborów, pracują nad tym, wiedzą jak to zorganizować, wiemy jak to zorganizować. Więc właśnie w ten sposób to robimy. Czy jest jakaś minimalna frekwencja, która miałaby być miarodajna dla końcowego efektu? Trudno nam powiedzieć, aczkolwiek zakładamy, że wybory będą miały pewien próg frekwencyjny, który będzie świadczył o ważności dla wyborów. To są kwestie, które w oczywisty sposób trzeba będzie uzgodnić z komitetami partyjnymi. My sami jakby nie chcemy tu narzucać żadnych limitów, to jest wszystko już do negocjacji dalszych, do rozmów, bo tak naprawdę cała organizacja, szczegóły dobrają się w trakcie rozmów z uczestnikami prawyborów, czyli z kandydatami i z ich komitetami. Czy jeszcze mam takie pytanie, czy biorą Państwo pod uwagę, czy to raczej z powodów technicznych jest to niewykonalne, udział w wyborach, w prawyborach internetowych, czy to jest... Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Wykluczamy to z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie potwierdzić tożsamości, czyli tego, czy osoby głosujące w internecie są rzeczywiście wyborcami z Rzeszowa. W przypadku wyborów osobistych osoby mogą pokazać, czy dowód osobisty wydany przez prezydenta miasta Rzeszowa, czy też rachunek za prąd, wodę, gaz, który dostali, to w jakiś sposób, nie może 100%, ale no wystarczająco pewnie potwierdza to, że dana osoba jest uprawniona do głosowania. Bo oczywiście my nie mamy dostępu do spisu wyborców, my nie jesteśmy instytucją państwową, to są dane poufne, my nie chcemy mieć dostępu do tych danych przecież. Więc to jest jedyny sposób, żeby zapewnić wiarygodność do wyborów. Do wyborów zostało bardzo mało czasu. Czy dajecie jakiś określony czas na określenie się osób, które zadeklarowały start w tych wyborach? Nie wiem, to jest kwestia najbliższego tygodnia, dwóch tygodni, abyście Państwo mieli jasność co do tego, czy kandydaci, których nazwiska mniej lub bardziej są aktualne, no jakby Państwa pomysł zaakceptowali. Wydaje nam się, że dwa tygodnie to jest taki termin, kiedy jeszcze będzie można zrobić. Być może później też będzie możliwe dołączenie kolejnych kandydatów, ale to jak mówię, powiedzmy na przykład ograniczy udział w debatach, więc tak naprawdę te dwa tygodnie to jest termin, który wydaje się być taki rzeczywiście deadline. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania? Dobrze, jeśli nie, to bardzo dziękuję w takim razie. Proszę o śledzenie naszej strony facebookowej, fanpage'a, tam będziemy na bieżąco informować, jak sytuacja się toczy. No i ponawiam wezwanie do kandydatów, żeby jednak spróbowali oddać głos obywatelom. To także pomoże kandydatom, czy też temu kandydatowi, tej kandydatce, którzy zwyciężą w prawyborach, że będą mogli się chwalić tym, że oni są wybrani przez obywateli. To jest naprawdę duży plus do, powiedzmy, mocy kandydata. Przykład dla wyborów mieliśmy niedawno, półtora roku temu w Budapeszcie, gdzie poprzez prawybory udało się wyłonić kandydata opozycji antyorbanowskiej i ten kandydat wygrał z kandydatem Orbana, z kandydatem Fideszu, więc tu widzimy, że jest to metoda skuteczna także w przypadku wyborów samorządowych. Wcześniej taki przykład mieliśmy we Włoszech, gdzie podobnie udało się odsunąć od władzy Berlusconiego, przy czym to była inna sytuacja, to były wybory parlamentarne. Ale prawybory mają swoją siłę i my powinniśmy się też nauczyć, my jako obywatele, że to my powinniśmy wymagać od polityków, a nie oczekiwać, co politycy nam łaskawie zaproponują.
Politycy zależą od nas, politycy liczą na nasze głosy i politycy tak naprawdę zarządzają, a nie rządzą. Pamiętajmy, oni mają zarządzać, ale mają nas słuchać. My jesteśmy suwerenem. To jest ostatnio niezbyt modne słowo, bardzo źle wykorzystywane, ale taka jest prawda. To my mamy władzę, a nie politycy. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie i mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Do zobaczenia na następnym. Do zobaczenia na następnym. Będą ogłoszone po wyborach. Dokładnie. Jeśli można jeszcze dwa słowa. Nie należy rozumieć stanowiska regionu podkarpackiego, to będę demokracja kłopotem z aparatem co do prawyborów, co do idei. Po prostu uważamy, że technikalia są w tym momencie decydujące. Tutaj czas gra rolę kluczową i tak jak tą ideę uważam za szczytną i skuteczną, jeżeli te wybory można przeprowadzić w sposób poprawny, mając na to czas, tak uważamy, że w Rzeszowie się tego po prostu technicznie nie da w tym momencie zrobić. I dlatego taki proces transformacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu jeszcze raz. Ja oczywiście podkreślę takie ostatnie zdanie, że nie zgadzam się z tym, co mówi Mariusz. Dziękuję za widzenie.